Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie trzecie. Jakże się to stanie, skoro męża nie znam? Wierność nadziei. Wiara, jeśli jest mocna i żywa, staje się samorzutnie źródłem, z którego tryska pragnienie wierności wszystkim ukazanym przez nią prawdom i wymaganiom. A miłość jest już z samej swej istoty nieodłączna od pragnienia wierności. Bo każda prawdziwa miłość ludzkiego serca jest zawsze promieniem wyrwanym z samego ogniska miłości Przenajświętszej Trójcy. Wywodząc się więc ze źródła, które jest wieczne i niezmienne, każda miłość pragnie być wieczna i niezmienna. Nie można więc sobie nawet wyobrazić, aby mogła być niewierna. A zatem można powiedzieć, że naprawdę trudna i wymagająca jest dopiero wierność nadziei. Powiedzieliśmy, że wiarę można przerównać do paliwa, miłość do ognia, którym się ono rozpłomienia, a nadzieję do blasku rozsianego dokoła przez to ognisko wiary i miłości. Nadzieja to blask ognia. Przebija mroki, rozjaśnia tajemnice, przenika takie zasłony, których nie zdoła przebić ludzki wzrok. To też o potędze blasku nadziei można powiedzieć, że jest nie tylko świadectwem siły wiary i natężenia miłości, ale że ona dopiero stanowi nieomylny sprawdzian wierności ich obu. Święty Paweł powiada: albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją. Tego bowiem, co się już widzi, jakże jeszcze spodziewać się można. Nadziei więc przypada zadanie rozpraszania wątpliwości, rozwiązywania wszystkie, co na pozór wydaje się nam sprzecznością, kładzenia się światłem na te drogi Boże, o których sam Pan Bóg powiedział, że nie są drogami naszymi, czyli drogami po ludzku zrozumiałymi. Zadaniem nadziei jest nasycać jasnością to wszystko, co wydaje się nam zaprzeczeniem treści wiary lub dowodem, że daremna była ofiarność miłości. Nic więc nie wymaga aż takiej wierności jak nadzieja. To też nie było z pewnością ludzkiej duszy, która by blaskiem swej nadziei dorównywała, choć w przybliżeniu, nadziei Panny Wiernej. Nie tylko dlatego, że niepokalana Matka Boża góruje nad całą ludzkością, ale również dlatego, że chyba żaden szlak wierności nie przebijał się przez gąszcz aż tylu zaprzeczeń, tylu sprzeczności nierozwiązalnych rozumem, tylu wydarzeń zdolnych zachwiać wiarą lub świadczących pozornie o daremności ofiary. Zastanowimy się dziś nad wydarzeniem, które w zaraniu życia Maryi było chyba pierwszą próbą wierności jej nadziei. Nad jej małżeństwem ze świętym Józefem. Oto w hołdzie wiary ofiarowała się Bogu od najwcześniejszych lat, wyrażając tym ofiarowaniem swą gotowość na przyjęcie wszystkiego, czego zażąda od niej wola Boża. Wiernie nasłuchującej głosu wewnętrznego, wola Boża oznajmiła swe życzenie. Już samo złożenie ślubu dziewictwa przez Maryję było wielkim aktem nadziei, bo przecież w owych czasach dziewictwo z miłości Bożej, którego wyższość ponad wszystkie inne stany życia, miał dopiero ogłosić Chrystus Pan, jeśli było nawet znane w Starym Zakonie, to jednak było uważane za wyjątek, za szczególne posłannictwo i przysługujące tylko rzadkim mężom Bożym. W zasadzie prawo Starego Zakonu domagało się małżeństwa, aby nie uronić żadnej możliwości przyjścia na świat Mesjasza.
szczególnym blaskiem. Musiała więc przebijać tajemniczość Bożych zamierzeń nadzieja Maryi, tak wiernej prawom swojej wiary. Nie myślimy jednak nigdy o tym, jakim niezrównanym aktem nadziei było przyjęcie małżeństwa, mimo uczynionego ślubu, mimo pewności tak niezachwianej, że tego ślubu zażądał od niej sam Bóg, iż nawet archaniołowi w chwili zwiastowania oznajmi swoją niezłomną wolę duchowania tego ślubu. Nie wiemy wprawdzie nic o tym, w jakich okolicznościach zostało zawarte małżeństwo Najświętszej Panny i świętego Józefa. Sam fakt jego konieczności zdawał się, po ludzku biorąc, przeczyć temu, czym ją Bóg poprzednio natchnął. Czyż Bóg może przeczyć samemu sobie? Ilekroć w życiu naszym pojawiają się takie nieuniknione konieczności, które wydają się przeczyć żądaniom czy obietnicom Bożym, to w nas, ludziach małej wiary, a przez to samo jakże wątłej nadziei, natychmiast poczyna przygasać jej blask. Przecież to jest niemożliwe, wołamy. Przecież to jedno drugiemu przeczy. Przecież niepodobna jednego z drugim połączyć. Nie usiłujmy blaskiem nadziei rozproszyć tajemnicy zamierzeń mądrości przedwiecznej, w której nie ma i nie może być sprzeczności. Takie pozorne sprzeczności pomiędzy żądaniami Bożymi a koniecznościami życia stanowią zawsze najcięższą próbę naszej wierności, a jakże często stanowią jej klęskę. Zbyt mocna była wiara Maryi, zbyt płomienna jej miłość, aby blask jej nadziei nie wzniósł się ponad pozory sprzeczności. Wiedziała, że jeśli Ojciec w niebiosach, który jednocześnie podsuwa natchnienie i rządzi koniecznościami życia, wymaga rzeczy, które wydają się nam po ludzku sprzeczne czy niewykonalne, to tylko dlatego, że w dłoniach swej opatrzności trzyma oba końce pasma swych zamierzeń, które naszym oczom wydają się ze sobą sprzeczne. Wierność nadziei nie zawiodła i Maryi. Okazało się, że ten, którego jej Bóg przeznaczył, był ożywiony tym samym, co i ona, pragnieniem dziewictwa. Dziś właśnie czci Kościół jedną ze swych największych i chyba najpodobniejszych do maryjnego pierwowzoru nosicielek nadziei, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Bóg uczyni dla mnie cuda, które przewyższą wszelkie moje pragnienia, zapewniała święta Teresa. Jeśli chmury czarne zakryją słońce miłości, wtedy nadzieją sięgam granic ostatecznych, bo wiem, że poza ciemnymi chmurami słońce zawsze świeci. Zapamiętajmy sobie te słowa i prośmy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, aby u stóp Maryi, Królowej Nadziei, wybłagała nam nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy. Amen.